Dobre duchy polskiej ekipy. Jest Adam Małysz. 132-3 metry. Może dalej i wtedy będzie złoto. Po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich. Po prawo! Pięknie! Pięknie! Jest medal! Jest medal! Ale myślę, że jest złoto! Złoty medal! 136 metrów! Joju Kobayashi. Czy wygra po raz szósty z rzędu? Czy wygra po raz dziewiąty w tym sezonie? Ryoyu Kobayashi w powietrzu? Czy obroni się rekord Adama Małysza? To jest też pytanie, bo gdzieś w tych okolicach... To już za. No tak właśnie, jest, tak to jest, jest ważne uzupełnienie. 136, wyrównany rekord Adama Małysza, ten rekord z 2003. Przez moment porywista, jakby przy skoku Larinto. Gregor Schmierenzauer. Gdzie on wyląduje? Wylądował! Niesamowite, jak pięknie wylądował! Rekord, rekord! 149 metrów. Ależ niesamowity skok! On jest szalony! Ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne, niepowtarzalne. Tak czy inaczej jest najmłodszym punktującym w tym sezonie zawodnikiem na pewno w Pucharze Świata i... Ojej! Nogi całe. Hu, hu, hu. No może i dobrze, że Goran go nie zamierza zabierać do na Mamuta, bo on sobie gotów krzywdę zrobić jeszcze na tych potężnych obiektach. Drugi, 12 razy trzeci, 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyły, by dołączyć do kolegów wysoko nad tym skokiem. Jakże cudownie, jak wspaniale, ale znakomita próba Dawida Kubackiego. Odpalił z progu, niesamowicie, jak taki noworoczny fajerwerk biało-czerwony. No to niewiele. A teraz Stefan Kraft. No cóż, czy Austriacy zdołają wskoczyć na podium? Na razie są na czwartym miejscu, przegrywają z Niemcami. Od tego skoku Austriaka będzie dużo zależało. Około 145 metrów, tak się wydaje. No świetny skok Stefana Krafta. Znakomity, biją brawo Norwegowie. Wszyscy kibice 147,5. Nowy rekord skoczni. 34 metry wystarczą mu, aby zwyciężyć w tych zawodach. Ryoyu Kobayashi już w powietrzu, prędkość niższa, no bo krótszy najazd, ładnie leci, no i tutaj nie pozostawia wątpliwości, ależ to był skok! No, można powiedzieć, miał wyczucie trener Hideharu Miyahira, że obniżył mu ten rozbieg, bo gdzież on by tu wylądował z tej 10. platformy? Excelent, Geiger! Până unde se duce? Cred că sunt 145 de metri. Carl Geiger la 147. Świata, 23 w Innsbrucku i trzeci w Bischofshofen, trzeci w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni. Stefan Kraft. Tutaj będzie bardzo ładny, bardzo daleki skok. Nie wiem, czy nie było podwórki, ale to jest powyżej rozmiaru skoczni. To jest prawdopodobnie, być może nowy rekord skoczni. 139 metrów, proszę Państwa.
zawodach. 240,5 metra, 4 razy był pucharze świata. I wczoraj najdłuższy lot w tym sezonie. Dzisiaj jest też najdłuższy lot. Wczoraj 223,5, dzisiaj poza rozmiar skoczni. Powyżej 235. Najlepsze noty. No a tu patrz. Simon Amann. Może być daleko i będzie bardzo daleko, ależ daleko po wodę. Reprezentant Szwajcarii. To jest skoczek, który potrafi skoncentrować się właśnie na tym najważniejszym skoku. Potrafi skakać słabo na treningu, w kwalifikacjach, ale kiedy przychodzi do zawodów 146 metrów.